Sopis zboczeńca był ogólnie znany, nad łóżkiem wieszały go powiatowe damy. Wieczorem strach blady padał na osady, Ryszard ruszał w ciemno szukać jakiejś baby, lecz nie ruszał pieszo nóg swoich posłówek, jego wielkim junakiem warczon z tym dwusłówem. I tak krążył namiętnie, tnąc ciszę okolicy, pragnieniem najskrytszym był każdej dziewicy, westchnieniem staruszek, marzeniem pań zamężnych, co pieśń o nim śpiewały pod nieobecność swych mężczyzn. On jeździł swoim motorkiem, z rozpiętym ku spodni rozporkiem, poczciwe to chłopisko, gotowy jest na wszystko, a gdy schodzi ze swego motorka, nie zapnie on spodni rozporka. I tak idzie, idzie, sapiąc w kulawę. W powiecie, o którym nikt nigdy nie słyszał, pracował stróż prawa po imieniu Ryszard. Brak piękna policjanta był ogólnie znany, nie mogły nań patrzeć powiatowe damy. Wieczorem strach blady padał na osady, Ryszard ruszał w ciemno strzec każdej baby, lecz nie ruszał pieszo nóg swoich posłówek, jeno małym komarem kasztącym dwusłówem. I tak krążył nieznośnie, trąc ciszę okolicy, by nic złego nie stało się żadnej dzielnicy. Nikt nie grabił staruszek, nie pan zamężnych, które pieśń o nim śpiewały, marząc piękny mężczyzn. Niech jeździ służbowym motorkiem, zapiętym w spodni rozporkiem, niech będzie zeń dobre chłopisko, garści niech trzyma wszystko, a kiedy schodzi z motorka, niech myśli o rozpięciu rozporka. Jedynie gdy nagle siku zrobić chce, o nie! I po cóż przytaczać te męskie życiorysy, by życiu wytchnąć, że dziwne są życia kaprysy. Rodziciela gwiazdą, stróża prawa sirotą, czyli nie bacząc na to, co czyją i jaką robotą. I choćbyś się zrodził tam, gdzie nikt nie słyszał, i choćby cię ochrzczonoć wiecznym imieniem Ryszard, to nie wiesz, jak życie w życiu cię potraktuje, czy będziesz bogiemkowie, czy nie lubianym. A może ty życie przejdź się tym motorkiem i zobacz, że niełatwo jest jeździć zapiętym rozporkiem. Niech życie jedzie motorkiem z niełatwym, zapiętym rozporkiem. Na miłość boską, niech koniec już nastąpi tej piosenki. My jako kobiety za mąż poszłe wyrażamy swoje niezadowolenie, czy jesteśmy odgrywane przez mężczyzn. Nie jest nam wcale źle na sercu, czyli w duszy, że nie mamy pojęcia o jakichś tam motorkach ukrytych w cudzych rozporkach. No i tak niech zostanie na wieki wieków.